Cześć, witajcie w odcinku. Dzisiaj szczególnie miło mi Was gościć, ponieważ będę dzisiaj mówić o aktorze kultowym, choć sam o sobie mówił, że jest aktorem niefilmowym. Zasłynął wieloma rolami teatralnymi, ale największą popularność zdobył właśnie w filmie. Był niezapomnianym Bogumiłem Niechcicem w ekranizacji Nocy i Dni. Wystąpił także w Znachorze. We wspomnieniach swoich przyjaciół Jerzy Bińczycki był aktorem utalentowanym, ale także wspaniałym człowiekiem, duszą towarzystwa, a jednocześnie skromnym aktorem. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dla wielu fajną podróżą w czasie. Przypomnimy sobie te kultowe już filmy, ale także oczywiście nie zabraknie informacji o prywatnym życiu tego aktora. To co, wyruszacie ze mną w podróż w czasie? Jeśli tak, to pamiętajcie, aby zostać do samego końca. Jerzy Bińczycki urodził się 6 września 1937 roku w Witkowicach. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie w 1961 roku. Często opowiadam Wam, że losami aktorów rządzi przypadek. Często decydują się na to, by odkryć swoją pasję w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Tutaj było podobnie. Dlaczego bowiem młody pan Jerzy zdecydował się zdawać do szkoły teatralnej? Nie miał przecież w rodzinie żadnych tradycji aktorskich. Jego rodzice byli sklepikarzami. On sam uważał się za niezbyt urodziwego, a za właśnie takiego uznawał każdego, kto chciał być aktorem. Podobno chodziło o rywalizację z Markiem Walczewskim, kolegą z licealnego kabareciku. Ponoć Jurek poszedł za nim na egzamin i miał przygotowaną tylko połowę wiersza, Bagnet na broń. Modlił się, że komisja przerwie mu, zanim dotrze do momentu, w którym nie będzie pamiętał dalej tekstu i totalnie się skompromituje. Na jego szczęście tak właśnie się stało, a na dodatek jeszcze oni się zachwycili i stwierdzili, że ten młodzieniec zdecydowanie powinien iść w stronę aktorstwa. Po studiach pracował w katowickim Teatrze Śląskim. Zadebiutował tam rolą Starka w inscenizacji Ludzi Królestwa. W 1965 roku rozpoczął pracę w Starym Teatrze. Grał tam w kilku wybitnych spektaklach na przestrzeni lat. W 1976 roku zagrał w Emigrantach w reżyserii Andrzeja Wajdy. W filmie zadebiutował natomiast w 1962 roku i była to rola epizodyczna w filmie Drugi Brzeg. Ale tutaj cofnijmy się trochę w czasie, by opowiedzieć o prywatnym życiu aktora. Nie mógł do końca cieszyć się z tego, że zdał szybko egzaminy do szkoły teatralnej, ponieważ w tym samym czasie niestety zmarła jego matka. Wielokrotnie podkreślał, że była dla niego najważniejszą osobą w życiu, bardzo bliską, a nawet ideałem kobiety. Nie trudno więc zgadnąć, że pierwszy rok studiów przeżył niejako w żałobie. Wszystko zmieniło się, gdy w swoim życiu poznał kolejną ważną kobietę. O 2 lata młodszą przyszłą aktorkę, Aleksandrę Górską. Zobaczył ją na korytarzu szkoły teatralnej i z miejsca się zakochał. Niestety pani Aleksandra, nie była aż tak zainteresowana. Coś tam między nimi było, ale jednak nie doszło do poważnego związku. Później ona związała się z innym mężczyzną, który ostatecznie został jej mężem. Złamała Bińczyckiemu serce, wychodząc za innego kolegę z pracy, aktora Andrzeja Szajewskiego. Był to dla niego prawdziwy cios, bo to właśnie przez tę aktorkę mężczyzna znalazł się na Śląsku. Otrzymał zatrudnienie tam, gdzie ona, specjalnie po to, by jakby rozwinąć te relacje. No niestety serce nie sługa. Ale nie ma tego złego, ponieważ niedługo później poznał swoją przyszłą żonę. Pocieszenie znalazł w ramionach aktorki katowickiego teatru Elżbiety Willówny, którą poprosił o rękę. Później razem wyjechali do Krakowa i zatrudnili się w Teatrze Starym. Wkrótce urodziła im się córka Magdalena. Tak układało im się średnio. Nawet dziecko nie było w stanie scementować ich relacji na tyle, by przetrwała. Małżeństwo jest pewnym hazardem. Mówi się, że na całe życie, ale nie zawsze się to spełnia. I ja przeżyłem rozstanie, choć wysoko cenię dom i rodzinę. To są najważniejsze dla mnie wartości, mówił aktor w jednym z wywiadów. Więc skoro tak faktycznie cenił rodzinę i bardzo mu na tym zależało, by tę rodzinę jakby założyć i cały czas utrzymywać,
Co poszło nie tak? Powodów porażki dopatrywał się w uprawianiu tego samego zawodu, choć wielu aktorów mówi, że tak naprawdę trudno jest być aktorowi z nieaktorem, bo osoba, która nie występuje na scenie, która nie uprawia nieregularnego zawodu, nie jest w stanie zrozumieć, jak dużym poświęceniem dla aktora musi być wykonywanie jego zawodu. Pan Jerzy miał jednak na ten temat zupełnie inne zdanie. Nie wierzę w aktorskie małżeństwa. Te związki mają małe szanse na przetrwanie, twierdził. Rozwiedli się, choć w zgodzie. Uważam, że klasę człowieka zawsze rozpoznaje się po tym, że po rozstaniu nie wypowiada się na temat swojej drugiej połówki negatywnie. I tutaj faktycznie pan Jerzy w 100% na szóstkę zdał egzamin, ponieważ o swojej byłej żonie zawsze mówił w samych superlatywach, a nawet mówił, że łączy ich przyjaźń. Grywali nawet w tych samych spektaklach. Zresztą po rozwodzie wiódł znowu takie młodzieńcze życie, z tego powodu, że przez 5 lat mieszkał w teatrze razem z Leszkiem Piskorzem. Mieszkali w służbowym mieszkaniu pod Starym Teatrem. Wszyscy wtedy wspominali go jako duszę towarzystwa, jako bardzo uśmiechniętego, szczęśliwego, radosnego człowieka, który tym optymizmem zarażał innych. Zresztą uwielbiał płatać figle kolegom z planu i niekiedy były to naprawdę bardzo duże przedsięwzięcia, żeby kogoś wkręcić, ale jemu zawsze udawało się to bez problemu. 1975 rok to wielki rok dla pana Jerzego i przełomowa dla niego rola w filmie Nocy i Dnie. Film był nawet nominowany do Oscara. Jednak faktycznie pan Jerzy, który był bardzo skromny, nie od razu uznał, że jest to rola dla niego. Ustalono, że jestem niefilmowy, powiedział zaskoczonemu Jerzemu Antczakowi, reżyserowi. Reżyser, zaprosiwszy go na wódeczkę po przedstawieniu Biesów, zaproponował rolę Bogumiła. Aktor nazwał reżysera samobójcą, ale w końcu po namowach zgodził się. Jednak był na tyle niepewny tej decyzji, że po pierwszym dniu zdjęciowym powiedział, że spoko, on zapłaci za wykorzystane taśmy, bo to wtedy był materiał na wagę złota, żeby nikt nie był stratny i po prostu uznajmy, że jego na tym planie nie było. Pan Jerzy Antczak po raz kolejny się nie zgodził i tutaj wykazał się prawdziwym profesjonalizmem, ponieważ bardzo dobrze widział, jak pan Jerzy świetnie radzi sobie z rolą Bogumiła. Aktor miał już wtedy za sobą kilkanaście ról na dużym ekranie. Zrealizował w Nocach i Dniach pewien ideał aktorski. Grając dla wielomilionowej widowni, nawiązał kontakt z pojedynczym widzem. Jego oszczędne, kameralne aktorstwo stworzyło zniewalający nastrój intymności, w którym zwłaszcza małżeńskie upokorzenia Bogumiła znalazły niebywały wyraz. Subtelnie ukazał skryty dramat miłosnego niespełnienia niechcica, który chciał i potrafił kochać namiętnie, lecz przez długie lata skazany był na lekceważenie ze strony Barbary, wspominającej swój młodzieńczy ideał. Pisał Krzysztof Demidowicz w filmie w 1998 roku. I często wam mówię, że życie bywa przewrotne, że jak tu się układa, to tam się sypie, ale tutaj u pana Jerzego było naprawdę wyjątkowo, ponieważ po pierwsze ta rola Bogumiła i takie zaszczyty, później ta nominacja do Oscara, prawda? Więc to musiał być świetny czas, a jednocześnie ten film również przyniósł mu kolejną miłość. Mimo że po nieudanym małżeństwie założył sobie, że nie będzie się więcej wiązał. Wiemy, że życie pisze swoje scenariusze i kiedy miłość ma do nas przyjść i puka nam do drzwi, to co mamy zrobić? No trzeba otworzyć. Można też nie otwierać, no podobno istnieje coś takiego jak szczęśliwy singiel i no cóż, ja też w swoim życiu tego doświadczyłam, natomiast jednak przyznam, że jestem fanką związków, więc się w ogóle panu Jerzemu tutaj nie dziwię. On zresztą bardzo dobitnie próbował być takim singlem, jak już wam powiedziałam, poświęcił się raczej pracy, raczej spotkaniom z przyjaciółmi, ale później wszystko się zmieniło, gdy poznał młodszą od siebie o 17 lat studentkę teatrologii, która chciała zrobić z nim wywiad na temat właśnie roli Bogumiła, no i zresztą była jego fanką. Zapamiętałam go z różnych przedstawień, kiedy w latach 70. chodziłam do teatru jako dziewczynka. No i na początku oczywiście łączyła ich wielka sympatia, która jednak stopniowo przerodziła się w miłość. Z czasem przerodziła się ta znajomość, potem w sympatię, w konsekwencji w małżeństwo. Takiej kobiety szukałem. Zarówno mnie, jak i jej zależało na tym, żeby mieć prawdziwy dom, rodzinę.
Tego nam brakowało. Mimo różnych temperamentów i rytmów wewnętrznych, nasze marzenia i wyobrażenia o domu gdzieś się spotykały. To układanie wspólnego życia było dla mnie czasem wielkiego renesansu. Zaczęło się coś na nowo w mojej biografii, co zmieniło sens mojego życia. Prawda, że piękne słowa? No i jak tu nie wyjść za takiego faceta, który tak pięknie opisuje relacje? To też pani Elżbieta się nie zastanawiała i w 1980 roku została żoną pana Jerzego. A 2 lata później zostali rodzicami syna Jana. Zobaczyłam męża pierwszy raz po porodzie. Ten duży mężczyzna w długim czarnym płaszczu stał i po prostu płakał. Zamieszkali w wymarzonym domu, a aktor odnalazł nową pasję, jaką okazała się pielęgnacja ogrodu. No i oczywiście każdy marzy o tym, by ta największa rola, którą jednak przyszło mu zagrać, nie była tą ostatnią. Oczywiście pan Jerzy również marzył o tym, by jeszcze czekało go kolejne wyzwanie aktorskie. I to nadeszło, ponieważ pojawił się na horyzoncie film Znachor, a jego rola profesora Rafała Wilczura okazała się podobnie wielką kreacją, jak w przypadku Nocy i Dni. Oczywiście był to film w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1982 roku. Taki, jaki był na ekranie, Skupiony milczący, był w rzeczywistości. Dla mnie to doskonały przykład oszczędnego grania. Można uczyć studentów właśnie na podstawie tej roli, że mniej znaczy więcej. Ile mocy jest w bezruchu, spojrzeniu i pauzie? Mówił show Tomasz Stockinger, który pracował z Jerzym na planie Znachora. Ale oczywiście często mi piszecie, a zapomniałaś o tym, czy zapomniałaś o tamtym. Oczywiście nie o to chodzi, żeby wymieniać tutaj wszystkie role, bo te znajdziecie na Filmwebie. Jednak w przypadku tego aktora chciałam oddać mu ten honor i wymienić te, które uważam za najważniejsze. Więc zagrał w Skoku, w Soli Ziemi Czarnej, w Życiu Rodzinnym, w Dreszczach, Cieniach, Z biegiem lat, z biegiem dni, Magnacie, Dzienniku dla młodych ukochanych, Piłkarskim pokerze. Ponadto zagrał w Ucieczce z kina, Erdydurkę, a ostatnią rolą filmową Wieńczycki zagrał w Panu Tadeuszu, w reżyserii Andrzeja Wajdy. I we wszystkich tych rolach właśnie to, o czym mówił wcześniej pan Tomasz Stockinger, było najważniejsze. Pan Jerzy był osobą dojrzałą na ekranie. Tą dojrzałość dało się po prostu chłonąć z ekranu, gdy oglądało się go w różnych filmach czy serialach. Miał pewien sposób patrzenia na rzeczywistość i sztukę. Bardzo przyjaźnił się również z Anną Dymną. Wielokrotnie razem się gdzieś wybierali i nawet raz doprowadziło to do dość zabawnej sytuacji. Zobacz, to ta kochanka. Jaka kochanka? Przecież to jest jego żona. Co mówią te panie? To jego córka. Takie właśnie głosy na ulicy dochodziły do Anny Dymnej. Świadczy to o niesamowitej popularności właśnie pana Jerzego w okresie, który tutaj przytaczam. Natomiast kiedy ona powiedziała o tym panu Jerzemu, on ją pocieszył. Ania, nic się nie bój, pożyjesz trochę, a usłyszysz, że jesteś moją matką. Ale tak jak już wam mówiłam, pan Jerzy ubóstwiał teatr i to oczywiście największą przyjemność sprawiało mu granie na deskach teatru i kontakt z żywą publicznością. Jednak oczywiście miał też na koncie kilka naprawdę niesamowitych ról w teatrze telewizji. Jego żona sama tak komentowała jego miłość do teatru. Mówił, że w teatrze się pracuje, a kocha się żonę, ale widać było, że do teatru podchodził bardzo emocjonalnie, mówiła w Gazecie Wyborczej jego ukochana żona Elżbieta. Był aktorem powszechnie lubianym i cenionym, dlatego w 1998 roku dostąpił zaszczytu i został wybrany na dyrektora Teatru Starego, z którym związany był od kilkudziesięciu lat. Bardzo chciał pielęgnować ten ogródek teatralny, tak pieczołowicie jak własny. Mówił w Rzeczpospolitej Jerzy Trela, ale Jerzy Hoffman dodawał z niepokojem, że nowa funkcja była dla niego bardzo dużym wyzwaniem i stresem. Tym bardziej, że w ostatnich latach życia aktor niestety zmagał się z chorobą serca. Po raz ostatni wystąpił publicznie w 1998 roku podczas obchodów z okazji dziesięciolecia pierwszej w Krakowie transplantacji serca. Zacytował wówczas wiersz Wisławy Szymborskiej. Dziękuję ci serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz bez pochlebstw, bez nagrody, z wrodzonej pilności czytał na scenie. 8 dni później pojawiła się informacja o śmierci aktora. Zmarł w Krakowie na zawał serca. Został pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego
Za życie otrzymał bardzo wiele nagród, ale także wyróżnienia. W 1975 roku Złoty Krzyż Zasługi, a w 1989 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 roku jego teatr, Teatr Stary, uhonorował go tablicą pamiątkową. Dajcie znać oczywiście już tradycyjnie, która rola była Waszą ulubioną w wykonaniu tego aktora i czy oczywiście wiedzieliście o jego życiu prywatnym. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mi towarzyszyć w kolejnych odcinkach, a najlepiej to zrobić poprzez wciśnięcie guzika subskrybuj, a także dzwoneczka, dzięki czemu będziecie dostawać taką małą przypominajkę o tym, że coś nowego u Rodaka się pojawiło. A wiadomo, pamiętać musimy o tylu rzeczach, że niech nam się to już samo przypomina, tak będzie wygodniej, ale oczywiście tych, którzy odwiedzają mnie nie tylko z powodu przypomnień, ale po prostu czasem do mnie wpadacie, również serdecznie zapraszam na kolejne odcinki, bo mam fajne pomysły w zanadrzu i myślę, że będziecie Państwo zadowoleni. Serdecznie oczywiście dziękuję wszystkim wytrwałym, tym, którzy są ze mną do samego końca, zawsze to podkreślam. No i oczywiście widzimy się już niedługo. Czekam na propozycje w komentarzach. Buziaki, hejka!